A planujesz startować w wyborach samorządowych? Nie, myślałem. Myślałem, że to będzie początek twojej kampanii tutaj, wiesz, w Zielonym Podcaście. Wiesz co, to liczby były czwarte wybory, kiedy... No, czy to są w sumie czwarte z kolei wybory, kiedy odmawiam na takie pytanie. No daj się namówić kiedyś. No to wrócimy na koniec rozmowy do tego. No, dobrze. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Aleksander Krajewski, architekt, założyciel pracowni Blom i przede wszystkim jeden z założycieli Fundacji Napraw Sobie Miasto. Witaj. Cześć Krzysiu, bardzo miło Cię widzieć. Ciebie również bardzo miło widzieć. No, Krzysiu, Olku, możemy sobie tak mówić, znamy się nie od dziś, znamy się od czasów liceum. Katarzyna, która omawiała tam to spotkanie, moja wydawczyni, o tym nie wiedziała, była mile zaskoczona. Spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o miastach i o zmianach, które są w naszych miastach potrzebne, nie przez przypadek. Przecież na początku kwietnia mamy wybory samorządowe. Jak ktoś jest zmęczony już tym, co się dzieje u niego w mieście i jest zmęczony i tą betonozą, i tym brakiem nowych nasadzeń drzew, i brakiem szacunku dla istniejących, i brakiem zmian w infrastrukturze, to w zasadzie na co powinien patrzeć, na jakie ruchy powinien patrzeć, to już wskazówka, że na ruchy miejskie, decydując się na kogo głosować w kwietniu. No, pytanie z tezą. Wiadomo, że powinien patrzeć w kierunku ruchów miejskich, ruchów oddolnych, zielonych, wszelakich inicjatyw. Na pewno jakimś kierunkiem jest po prostu spojrzenie na partie czy takie inicjatywy właśnie oddolne, które się sprzeciwiają obecnej polityce. No bo ciężko zakładać, że coś się zmieni w miastach, jeżeli u władzy będą ciągle te same osoby. Tak, no wybory samorządowe mają to do siebie, że nie obowiązuje tutaj ten taki klasyczny podział na Platformę Obywatelską i PiS, które walczą tylko i wyłącznie o władzę, ale jest to szansa dla innych kandydatów, jeżeli nie na prezydentów, to chociaż w radach miejskich. To jest ta nadzieja. A tak z twojego punktu widzenia, członka stowarzyszenia, członka fundacji, ale jednocześnie architekta, członka Okręgowej Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jakie są te największe grzechy dzisiaj, które mają na sumieniu rządzący największymi polskimi miastami? No, długo by wymieniać, bo to jest akurat w Katowicach jest tak, że ciągłość władzy jest no już nie wiem, dwudekadowa, więc tych powiedzmy spraw i sprawek różnych się nazbierało, ale na pewno jest to takie wszechobecne nastawienie na rozwój infrastruktury samochodowej. To jest chyba powszechne w całym kraju. Trochę się zachłysnęliśmy automobilizmem i nikt w pewnym momencie nie powiedział stop, już wystarczy i trochę wylewamy w tym momencie z kąpielą właśnie zieleń, skwery, parki, nie wiem, dobrą zabudowę mieszkaniową, takie kwestie jak miasto zwarte, dostępne, transport publiczny, to wszystko jakby to dalej się jakoś tam rozwija, jest w jakiś sposób wspierane przez miasta, ale daleko tym aspektom naszej rzeczywistości do nie wiem, czasów budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, tak, w Chorzowie. Nie ma wielkich założeń parkowych, wielkich, nie wiem, rozbudowy jakiejś infrastruktury zielonej w skali regionu. Nie za bardzo się o tym mówi. Są jakieś zielone budżety obywatelskie, nie? Więc to też pokazuje, do czego to zostało sprowadzone obecnie. Do czegoś, o co mieszkańcy muszą zawalczyć, bo mają jakieś tam ćwierć procenta
budżetu miasta do dyspozycji w głosowania i tymi ochłapami muszą się podzielić i zbudować gdzieś jakiś skwer albo posadzić jakiś szpaler drzew. No to, to jest dalece niesatysfakcjonujące. Tak, no idea budżetu partycypacyjnego, chociaż świetna, to jednak często sprowadza się do tego, że jak mieszkańcy mają jakieś swoje pomysły czy potrzeby, to dostają odpowiedź, no to sobie zagłosujcie i przygotujcie projekt i sobie go wygrajcie w budżecie partycypacyjnym, zapominając, że od tego mamy samorząd radnych i cały ten aparat samorządowy, żeby po prostu te problemy rozwiązywać. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy transporcie publicznym, bo to jest ciekawe. W Warszawie pod koniec ubiegłego roku wreszcie przegłosowano uchwałę o powołaniu strefy czystego transportu. Ona będzie obowiązywała od połowy tego roku i uwaga, na samym początku będzie ograniczała wjazd samochodów z silnikiem diesla starszym niż 18 lat i benzynowym starszym niż 27 lat. Tę strefę czystego transportu zmniejszono według w porównaniu do oryginalnych planów i co najlepsze, jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy i płacisz podatki w Warszawie, to do 2028 roku, czyli jeszcze przez 3,5 roku od wprowadzenia, nie będziesz się musiał stosować do tych zasad. No jest to tak abstrakcyjne, biorąc pod uwagę i kryzys klimatyczny, biorąc pod uwagę i problem z zanieczyszczeniem powietrza, ze smogiem, biorąc pod uwagę, ile mamy tych rzęchów na ulicach, no zaskakujące, że mimo wszystko w tak progresywnym mieście jak Warszawa, gdzie jednak Rafał Trzaskowski wygrał ostatnio w pierwszej turze, radni dają się zaszantażować jakiejś grupie petrolheadów tak zwanych, czyli osób, dla których samochód jest najważniejszy, no i my wszyscy na tym tracimy. To się w głowie nie mieści. A spójrzmy na to inaczej. Trzeba się cieszyć, że w ogóle taka inicjatywa jest w mieście stołecznym, bo w innych nawet tego nie ma. Tak. Zresztą ja to staram się podkreślać przy każdej okazji. To, że zlikwidujemy, jak zacząłeś mówić, jaki wiek samochodów tam zostanie wykluczony, to odetchnąłem z ulgą, bo mój 12-letni diesel jeszcze będzie mógł tam wjechać. Chociaż ja do Warszawy raczej jeżdżę pociągiem, bo samochodem to jest bez sensu, chyba że tam z całą rodziną. Także jest to również niesatysfakcjonujące. Tempo tych zmian, jeżeli tak to będzie wyglądało, no to nie wróżę nam jakiejś przyszłości w kontekście kryzysu klimatycznego. Są to działania niewystarczające też z tego powodu, że sam fakt, że na jakimś ograniczonym fragmencie terytorium naszego kraju, czyli w jednym mieście, nie będzie mogło jeździć parę, nie wiem, tysięcy czy 10 000 samochodów, to naprawdę nic nie zmienia, bo te samochody muszą po prostu zniknąć z naszego krajobrazu. I to już nie ma znaczenia, czy one będą elektryczne, czy to będzie diesel, czy benzyna, czy one mają 30 czy 20 lat. Problemem jest ich ilość. Mamy najwięcej samochodów na 10 000 mieszkańców w Europie i ten współczynnik cały czas rośnie. I nam się ciągle wydaje, że mówienie o jakichkolwiek ograniczeniach jest oczywiście dobre, ale no niestety w tym tempie to my do 2100 nie zrobimy żadnych postępów, a my tu rozmawiamy o 2030, kiedy ograniczenie emisji, ograniczenie naszego śladu węglowego powinno zmaleć o połowę. A trzeba mieć świadomość, że póki co nawet się nie zbliżamy do tego, żeby zaczęło maleć. Także no jest tu jeszcze sporo do zrobienia. No tak, samochodów się musimy pozbyć z naszego życia w dużej części. Pewnie są też na to rozwiązania, takie jak car sharing, gdyby ktoś potrzebował samochodu różnej wielkości w danym momencie, można sobie z tym poradzić. I pewnie z pozycji zielonej łatwo to powiedzieć, ale z kolei czysto praktycznie, no to dla wielu osób musi, i to jest też całkowicie logiczne, musi najpierw istnieć alternatywa. Alternatywa z jednej strony w postaci dobrze rozwiniętego transportu publicznego, on akurat w Warszawie funkcjonuje, więc świetnie, no ale z drugiej strony na przykład infrastruktury rowerowej, która w stolicy rozwija się, ale cudowna nie jest. I
pewnie ten czas pandemiczny od 2020 roku, od marca, kiedy dużo miast w Europie wykorzystało ten czas, żeby poszerzyć infrastrukturę rowerową, nawet na takich tymczasowych czasem zasadach. Wytyczano tymczasowe kontrapasy, sprawdzano, jak to się sprawdza. No ten moment chyba trochę przespano i pomimo tego, że mieszkańcy wielu polskich miast chętnie jeżdżą rowerami i pewnie robiliby to jeszcze chętniej, no to dopóki nie będzie dobrej infrastruktury, to tak łatwo wiele osób z samochodu nie zrezygnuje. No, że trochę przespano, to też za mało powiedziane. Mam takie poczucie i obserwując, co się działo w czasie pandemii, a mieliśmy wtedy wszyscy dużo czasu na obserwację, co się dzieje na kuli ziemskiej i w innych miastach, bo siedząc w domu sobie mogliśmy te relacje oglądać. No, mam poczucie, że Polska i polskie miasta całkowicie przespały. Tak jakby... No, 2 lata po prostu żyliśmy w nadziei, że no, jakoś wrócimy do normalności, nie? I tym powrotem do normalności się karmiliśmy. Natomiast ta normalność no, jest właśnie tym, z czego powinniśmy się wyleczyć. Chciałem nawiązać do tego argumentu, którego użyłeś, czyli że najpierw musimy, jeżeli chcemy się przesiadać z samochodów na cokolwiek innego, to co innego musi powstać, tak? Musi powstać jakaś alternatywa dla ludzi. Nie podoba mi się ten argument ze względu na to, że powiedzmy transportem publicznym i zrównoważonym w ogóle transportem w mieście zajmuje się gdzieś od plus minus 15 lat i ten argument cały czas funkcjonuje. W tym czasie w Katowicach powstało kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych, system wypożyczalni rowerowych, sieć tras, w ogóle koncepcja rozbudowy tej sieci, powstała metropolia, powstały centra przesiadkowe, wymieniono tabor, nawet niedawno fragmencik kilkusetmetrowy nowej linii tramwajowej. I dalej słyszę, że najpierw trzeba dać ludziom alternatywę, tak? Dajmy ludziom jeszcze więcej alternatywy. To niestety tak nie działa. Teraz kijem zaczął po prostu. Już marchewka była, teraz kijem. Ja już dawno bym zaczął. To Katowice wprowadziły dopiero w zeszłym roku strefę płatnego parkowania. Rodziło się to w takich bólach, aż przykro było na to patrzeć. Nie, i strefa płatnego parkowania już kiedyś była. Tak, tylko że w tej strefie można było parkować na trawnikach, na chodnikach, na bramach wjazdowych, na ścieżkach rowerowych i nikt tego w praktyce nie ścigał. I dopiero rozszerzenie tej strefy zmusiło miasto do tego, żeby wymalować te miejsca postojowe, zacząć je liczyć, wprowadzić właściwe oznakowania, słupkowanie. Przecież Katowice w zeszłym roku były wielkim placem budowy. Nie wiem, czy tutaj jest to fakt znany w Polsce, w kraju i na świecie, ale po prostu, nie wiem, wmontowano chyba jakieś 2 miliardy słupków w nawierzchnię katowickich ulic po to, żeby samochody zaczęły wreszcie parkować tam, gdzie mogą, zgodnie z prawem. A wcześniej, przez ostatnie 20-30 lat na to się przymykało oko. I w dniu po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania nagle się okazało, że tych miejsc parkingowych jest za dużo, bo całe ulice stoją puste. Natomiast przez jakieś 8 miesięcy oglądaliśmy, jak służby miejskie walczą o każde z tych miejsc, bo przecież ludzie się będą zabijać, tak? Wystarczyło wprowadzić opłaty i nagle alternatywa się sama, że tak powiem, zjawiła. Nie? A w waszej fundacji robiliście może jakieś takie badania, warsztaty, co by ludzi skłoniło do tego, żeby porzucić samochód i wybrać rower albo transport publiczny? My nie prowadziliśmy badań, zresztą nie jesteśmy fundacją, która się zajmuje jakimiś analizami, badaniami i tak dalej. Raczej... A bardziej myślałem o rozmowach z mieszkańcami. Ale te rozmowy są w zasadzie przy niemal każdym przekształceniu przestrzeni publicznej. Ten argument, że jest za mało miejsc parkingowych, albo że ludzie źle parkują, albo że niszczą zieleń, albo to się pojawia przy każdej przebudowie placu, przy każdej aranżacji parku, ulicy. I my od
od tych właśnie nastu już lat zawsze pokazujemy, że my mamy za dużo przestrzeni, my po prostu nie potrafimy nią gospodarować. Jeden z eksperymentów pierwszych, które przeprowadzaliśmy, polegał na tym, że na ulicy Warszawskiej rozwinęliśmy taki 10-metrowy nadrukowany baner z wizerunkiem ścieżki rowerowej. Rozwinęliśmy to na ulicy, wygospodarowaliśmy tam trochę miejsca na zieleń w Donicach, jakąś ławkę i tak dalej. I się okazało, że samochód, rower i piesi mają dość miejsca, żeby się pomieścić, także bez jakiejś specjalnej przebudowy. Wystarczy, że tak powiem, kibel farby albo no, kilkaset wiaderek farby i mogłoby to funkcjonować. Po prostu pas drogowy jest za szeroki, tak? Ta jezdnia jest za szeroka i potrzebowaliśmy 10 lat, żeby miasto przebudowało, nie wiem, teraz 100 metrów bieżących tej ulicy z wielką pompą, mówiąc, że zazieleniają miasto. No, myśmy o tym mówili kilkanaście lat temu i po kilkunastu latach mamy 100 metrów. Tak? Wcześniej w zasadzie to było takie wołanie na pustyni, tak? że coś by się dało zrobić. No, zmierza to oczywiście w dobrą stronę. Kolejne ulice są zamykane dla ruchu, są jakieś ograniczenia, no jest strefa tempo 30. Natomiast dzieje się to w sposób tak niemrawy, że ja no niestety nie mam nadziei, że dokona się jakaś wielka zielona rewolucja w polskich miastach. Może w niektórych, nie wiem, z jakąś zazdrością patrzę na Wrocław, w Warszawie też dużo pozytywnych rzeczy się dzieje, w Krakowie, ale tutaj na Śląsku to jest, no jesteśmy niestety daleko w tyle. Bo idea miasta 15-minutowego na Śląsku jeszcze rozumiem jest daleka od wprowadzenia, chociaż to jest chyba taka rzecz, która kusi już od kilku lat wszystkich i to się bardzo często pojawia w rozmowach z ekspertami. No tych idei już było wiele, tak? Miasto dostępne, miasto 15-minutowe, miasto zwarte, no, przeciwdziałanie rozlewaniu się miast, temu urban sprawlowi. Przecież o tym się już mówi od lat 60. na świecie. To nie są jakieś nowe idee, one mają nowe nazwy, nowe jakieś takie odsłony czy koncepcje, w których się kładzie nacisk na inne elementy, ale z grubsza chodzi o to samo. Chodzi o to, żebyśmy w odległości krótkiego spaceru mieli dostępne wszystkie podstawowe usługi, a te usługi, z których rzadziej korzystamy, żeby były dostępne poprzez transport publiczny czy rower. A niestety żyjemy w kraju, a ja żyję w mieście, które chociażby w planach miejscowych zapisuje, że do każdego mieszkania, które deweloper buduje, trzeba zapewnić półtora albo dwa miejsca postojowe. Mówimy o miliardach złotych, które wydajemy na rozbudowę infrastruktury przeznaczonej dla samochodów, no bo dwa miejsca postojowe to jest jakieś 50 metrów kwadratowych powierzchni, czyli dwa miejsca postojowe plus droga dojazdowa. To jest koszt rzędu 30, 40, czasami 70 tysięcy złotych, które deweloper musi siłą zbudować i przykleić do jakiegoś lokalu mieszkalnego. Na koniec ktoś musi za to zapłacić, to kupić. To jest te 70 czy 50 tysięcy złotych, które mamy w kredycie na 25 lat. To są odsetki od tych miejsc postojowych. To jest 50 metrów utwardzonej nawierzchni, która pochłania dużo energii słonecznej, nagrzewa nam miasto. A mówimy o mieście 15-minutowym. No, należałoby zrewidować w zasadzie wszelkie dokumenty planistyczne i od tego zacząć budować tę układankę. Nie zrobimy tego, nie wiem, likwidując właśnie 100 metrów jakiejś ulicy i przeznaczając ją na parking. To się nie wydarzy, nie? Jeżeli nie zaczniemy myśleć systemowo o całym mieście, całym regionie. Akurat Śląsk jest mozaiką dzielnic, tak? Dzielnic, które kiedyś były wsiami, miasteczkami ze swoimi ryneczkami, które są często samowystarczalne, czy jakby w swoim genotypie mają taką właśnie 15-minutowość. Więc Śląsk, aglomeracja Śląska jest świetnym terenem, żeby
coś takiego zacząć tworzyć. Natomiast przez ostatnie 20 lat byliśmy pochłonięci budową autostrad, drogowej trasy średnicowej, budową centrów handlowych, których w Katowicach jest chyba już 6 albo 7. A to wszystko są obiekty generujące ruch kołowy głównie, tak? Samochodowy, prywatny, indywidualny. No niestety ciągle tą bezwładnością zmierzamy w przeciwną stronę niż to, o czym mówią naukowcy, eksperci od miast, urbaniści. A tutaj jeszcze tak, żeby nas sprowadzić zupełnie do parteru, w Polsce nie ma czegoś takiego jak zawód urbanisty. On nie jest kształcony na uczelniach wyższych, nie ma uprawnień urbanistycznych, a plany miejscowe miasta często outsourcują w przetargach. Tak, firmom, które nawet nie muszą mieć swojej siedziby gdzieś w pobliżu miasta, dla którego projektują. Układ ulic, układ funkcjonalno-przestrzenny, układ zieleni i wzajemne powiązania tych obszarów. Także no, jest to bardzo nieciekawie poukładane. No, brak tego zawodu w Polsce wiele wyjaśnia na temat tego, jak polskie miasta wyglądają. Ale słuchaj, chciałem trochę jednak wrzucić kamyczek do ogródka architektów tym razem, bo pojawił się temat betonozy. Często mamy do czynienia, a w zasadzie mieliśmy do czynienia, bo wydaje mi się, że to się już powoli zmienia, z rewitalizacjami tak zwanymi, często z pieniędzy unijnych, gdzie w mniejszych czy większych miejscowościach główne place czy ulice były poddawane tej właśnie, w cudzysłowie, rewitalizacji. No i bardzo często kończyło się to na tym, że były to wielkie betonowe, bądź granitowe, bądź z innego materiału zrobione, ale jednak patelnie, które się super nagrzewały latem, można było jajecznicę usmażyć. I tak się zawsze zastanawiałem, jak słyszałem kolejne te informacje, a kto to kurczę zaprojektował, bo kto to zlecił, to wiem, ale bardzo często były jakieś konkursy na to, bardzo często różne pracownie architektoniczne się zgłaszały. I jak to możliwe, że jednak ktoś się zgłaszał i wychodził z takim pomysłem, a nie innym? Czy to było tak zapisane, że tam nie może być ani jednego drzewa? Czy jednak niektórych architektów to jednak trochę jarała ta taka właśnie, no nie wiem, może monumentalność tych wielkich placy, no. Może ta monolityczność tych powierzchni? No, ja się tutaj w imieniu środowiska całego, które reprezentuję zarówno w Izbie, jak i w Stowarzyszeniu Architektów, no biję w pierś. Mamy dużo na sumieniu. Zaczynając od tego, że budownictwo i architektura jest odpowiedzialna za jakieś 30 do 40% śladu węglowego i światowych emisji, no to w zasadzie mówimy o transporcie, tak, że on generuje te emisje, ale architektura w porównaniu do tego transportu, w którym są wrzucone również tankowce, samoloty, prawda, które na pewno mają dużo większy ślad węglowy niż samochód indywidualny, tak? W tym kontekście to, że ludzie jeżdżą samochodami, to nawet nie jest jakiś taki wielki problem, jak ten ogólnoświatowy transport różnych dobrodziejstw pochodzących z Chin, na przykład, albo sprowadzanie węgla z Australii do Polski. Architektura i budownictwo, budowa całej infrastruktury to jest więcej niż ten transport, a nie robimy w tym zakresie za wiele. Zrobiliśmy ogromny postęp, jeśli chodzi o termomodernizację budynków i tutaj one są dużo, dużo bardziej energooszczędne. Obecnie naprawdę to, co projektujemy teraz, a to, co było 10 lat temu, to jest... Jeszcze nie jeden artykuł czy podcast o tym powstanie, bo ludzie dopiero zaczynają to odkrywać, tak? Nawet architekci niektórzy dopiero zaczynają to odkrywać. Natomiast jeśli chodzi o miejskie place, rynki, to co powiedziałeś, ich betonowanie i no, w ogóle zjawisko betonozy, już nie pamiętam, kto to słowo tak wylansował, ale jest dość powszechne. Ciężko powiedzieć, czy obronić architektów, którzy to projektowali. Był taki moment właśnie monumentalizacji przestrzeni publicznych, przywracania ich świetności, więc wtedy się właśnie wykładało granitem różne place reprezentacyjne i czasem to nawet miało jakiś sens taki funkcjonalny. Natomiast ciężko to dzisiaj obronić z tą dzisiejszą już świadomością.
wycinanie drzew powinno być karane. Ja uważam w ogóle, że drzewa w mieście powinny być chronione bardziej niż te w parkach narodowych. To powinna być jakaś szczególna ochrona, bo to jest, bo tutaj one są najbardziej potrzebne. Ale to już powiedzmy, zostawmy drzewa, całe systemy zieleni, systemy korzeniowe dla tych drzew. No przecież to też trzeba traktować jako działającą infrastrukturę. I architekci mają w tym swoje pole. No, my w Stowarzyszeniu Architektów nie jeden konkurs organizowaliśmy na różne miejskie place. I tutaj mogę powiedzieć już na obronę swoją i naszego stowarzyszenia, że no, kilka takich placów, chociażby ostatnio prowadziliśmy w zeszłym roku konkurs na rynek w Raciborzu, który jest pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jeden z najstarszych rynków w ogóle na Śląsku i w Polsce, zostanie dość mocno rozszczelniony, zostaną dosadzone drzewa, będzie tego cienia i zieleni dużo więcej. Co więcej, dużo więcej wody będzie wsiąkało w nawierzchnię pod rynkiem, nie będzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej, ściekowej, prosto do Odry. Więc to już są zauważalne pozytywne zmiany. Na razie jest to oczywiście w fazie koncepcji czy projektu budowlanego, który się dopiero tworzy, ale takie przestrzenie też zaczną zaraz powstawać. Ale to są pojedyncze przypadki w skali kraju. Niestety rynek rynkiem, ale spójrzmy na każdy parking przed supermarketem, na dach tego parkingu czy supermarketu, na dach centrum handlowego. To wszystko są przestrzenie nieprzepuszczalne dla wody i czarne od papy albo asfaltu. I tutaj jest na pewno dużo więcej do zrobienia. A te rynki, place miejskie, to jest zawsze indywidualna sprawa i trzeba zawsze sobie zadać pytanie, jak one funkcjonują, jak mieszkańcy chcą z nich korzystać. I czasem ten tam kilkaset metrów bruku, betonu czy granitu nas nie zabije, pozwoli zorganizować jakiś koncert, imprezę albo targ. A większy problem mamy tak na co dzień po prostu na naszych osiedlach, przed naszymi sklepami, biurami, przed urzędami, przeznaczając połacie terenu pod kostkę brukową, na której stoją nasze dwuślady, tak? Czy tam czteroślady, nie wiem jak to się tam nazywa. No świetnie, Olek, muszę ci powiedzieć, że mógłbyś startować na jakiegoś samorządowca, a nawet wyżej w polityce, bo tak tutaj wybrnąłeś z tej odpowiedzi, że na początku przeprosiłeś, a na koniec powiedziałeś, że w sumie to wszystko jest okej. No, bo to nie tylko są się proste uczyć. Zagadnienia. Nie chcę tutaj wchodzić, no, tworzyć jakichś sloganów, które ktoś może podchwycić i powtarzać. Ale jest to niezwykle skomplikowana materia i tutaj ja oczywiście, jeżeli ktoś mi zada pytanie, czy odbetonować jakiś plac i posadzić tam drzewa, to podpisuję się obiema rękami, tak, zróbmy to. Nie? Natomiast jako fachowiec, architekt i trochę też urbanista, człowiek, który się też na co dzień zajmuje rewitalizacją, no, my sobie zadajemy dużo więcej pytań, projektując łazienkę dla klienta indywidualnego w bloku i tego bym oczekiwał od naszych miejskich włodarzy, żeby sobie tych pytań zadawali dużo, jak projektują ulice, arterie miejskie czy całe no, obszary swoich miast. Już nie mówiąc o tak kluczowych miejscach jak właśnie rynki czy jakieś główne deptaki. To nie jest. To na koniec jeszcze takie pytanie, bo współzakładałeś i działasz w Fundacji Napraw Sobie Miasto. Wiele miast jest spieprzonych i mieszkańcy, mieszkanki dobrze o tym wiedzą. To jak możemy je sobie naprawić, pomijając to, że powinniśmy iść na wybory i powinniśmy sprawdzić programy wyborcze i powinniśmy zagłosować na osoby, które rzeczywiście w tym mieście chcą zrobić coś więcej niż tylko w nim rządzić albo być przedłużeniem tego naszego bipolarnego systemu politycznego praktycznie, czyli PiS i PO i kto wygra i tylko o to chodzi. No nie tylko o to chodzi, szczególnie w samorządzie.
te zmiany rzeczywiście widzimy dużo szybciej często niż na poziomie krajowym. No ale poza tą polityką i poza tym pójściem w kwietniu na wybory, to co my możemy jeszcze sobie zrobić, w co się zaangażować? Może te budżety partycypacyjne jednak nie są takim złym pomysłem? Nie, no te budżety partycypacyjne są świetnym pomysłem. Są inicjatywy lokalne, też dostępne narzędzie. Można napisać list do radnego. W ogóle bardzo mnie cieszy, że zadajesz pytanie, co my możemy zrobić, bo jeszcze tam parę lat temu mnóstwo ludzi się zgłaszało do nas, do fundacji, dzwonili do mnie, czy pisali i mówili, no przyjedźcie do nas, zróbcie nam to, to czy tamto. Ja musiałem tłumaczyć, my tam w nazwie mamy napraw sobie miasto, a nie naprawimy wam miasto, nie? Tak na to spójrzmy, każdy może coś zrobić, tak? Możemy zaczynać od najdrobniejszych rzeczy, jak wyrzucanie niedopałków papierosów do śmietnika, a nie na chodnik, poprzez podnoszenie śmieci, które są, ktoś komuś może przypadkiem wypadły na trawnik. Możemy zabezpieczyć kawałek tego naszego terenu, żeby samochody go nie rozjeżdżały, ustawiając tam jakieś, nie wiem, głazy albo słupki. Możemy uprawiać partyzantkę ogrodniczą i dosadzać jakieś drzewka, krzewy tam, gdzie ich naszym zdaniem brakuje. Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na ręce naszych polityków, bo to są ludzie, którzy właśnie mówią, my wam naprawimy, tak? I obiecują nam różne rzeczy, a to usypia nasze działania. To znaczy, jeżeli garść tych 20 czy 30 radnych nam coś obiecuje i powiedzmy, że spełnią 50% swoich obietnic, to oni naprawdę niewiele zrobią przez tę kadencję. Jeżeli mówimy o 300-tysięcznym albo milionowym mieście, to w takim organizmie każdy powinien robić coś dobrego. Raz w tygodniu zrezygnować z samochodu i przejechać się tramwajem albo autobusem. Zacząć korzystać z roweru, no, wypróbować te inne środki lokomocji i robić to nie dlatego, że ktoś nas do tego namawia, nie dlatego, że wprowadzono opłaty parkingowe, tylko dlatego, że to jest po prostu lepsze dla naszego miasta. Będzie czystsze powietrze, ten transport będzie miał szansę się rozwijać. Ta infrastruktura zielona, uwolniona od samochodów, też będzie mogła się rozwijać. No i w efekcie po iluś latach będziemy żyli w przyjaźniejszym mieście, a na co dzień dobrze żyć z sąsiadami, mówić sobie dzień dobry i rozmawiać z nimi o naszych wspólnych sprawach, zacząć od własnego podwórka. I ja tak zaczynałem te 15 lat temu od swojego podwórka. Jest piękne, zielone, z LED-owymi lampami zasilanymi fotowoltaiką. Myślę, że każdy może coś takiego osiągnąć, jeżeli tylko zacznie, tak? Właśnie rozmawiać z sąsiadami, rozmawiać z radnymi dzielnicowymi, później z radnymi miejskimi, szukając tego finansowania w budżecie partycypacyjnym i już po paru latach naprawdę można jakąś przestrzeń tak oddolnie zmienić. Ja w to głęboko wierzę i mógłbym jeszcze godzinę opowiadać o różnych rzeczach, które nam się i fundacji, i prywatnie udało zmienić w naszym i w innych miastach i wspólnie z innymi mieszkańcami innych miast, bo w zasadzie tym się zajmowaliśmy, wspierając takie oddolne inicjatywy. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że namówiłeś kogoś do tego, żeby zaczął działać. Szczególnie osoby zniechęcone wizytami na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, bo tam się zwykle dużo dzieje, jest dużo emocji. Ale to jest świetne miejsce akurat, żeby zacząć małą zieloną rewolucję. Tak, no akurat dosłownie godzinę temu wysłałem do wspólnoty projekt właśnie o placu między blokami, który obecnie jest takim błotnym bajorem rozjeżdżonym przez samochody. Właśnie tak trochę partycypacyjnie projektując to razem z nimi, tak? Więc myślę, że jest i potrzeba, są oczekiwania ludzi, ale też są narzędzia dla tych ludzi, żeby takie rzeczy realizować. Niestety bez zaangażowania to się nie uda. To się samo nie wydarzy.
Aleksander Krajewski z Fundacji Napraw Sobie Miasto, architekt, urbanista i założyciel pracowni BLOM. Swoją drogą, jak już wspomniałeś o tych emisjach związanych z budownictwem, to są bardzo często emisje związane na przykład z cementem i jego produkcją. To się musimy umówić na osobną rozmowę na ten temat, bo to niesamowicie ciekawy temat, a w Polsce akurat temat budownictwa bardzo jeszcze rzadko poruszany. O ile o transporcie mówi się dużo, energetyka, o niej mówimy naturalnie, o jej transformacji, o tyle o budownictwie w Polsce wydaje mi się, że zdecydowanie za mało i tutaj dużo ciekawych rozwiązań będzie potrzebnych i też będzie musiało być wprowadzonych, żeby te emisje ściąć. Dzięki Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i przyjmuję zaproszenie, ustalmy tylko termin. Świetnie, do zobaczenia. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.